Ta ustawa jest ustawą złą i szkodliwą i nie powinna być uchwalona. Jest jeszcze czas, ale zgłosiliśmy poprawki, które robią ją strawniejszą dla ubezpieczonych. Więc ja się pytam, dlaczego państwo nie chcecie przyjąć tych poprawek, które dzielą się ryzykiem między ubezpieczonym a instytucją finansową, które zgłosiliśmy, które waloryzują przyzwoicie konto tym, którzy chcą wrócić do ZUS-u w 2020 roku. Dlaczego ZUS nie może być pośrednikiem między przekazaniem deklaracji do otwartych funduszy emerytalnych i ułatwić ubezpieczonym tą operację? Dlaczego to jest niemożliwe? Zwykle ludzie i tak wybierają opcję domyślną, czyli tą, którą proponuje państwo, więc nie ma się czego tak bardzo bać. I dlaczego w końcu nie zracjonalizujecie tych wysokich wynagrodzeń i nieograniczonych limitem górnym za zarządzanie FRD? Dziękuję pani poseł. Dziękuję bardzo. Proszę.